Warto zobaczyć, jaki wiek mają widzowie, którzy oglądają Ptasią Strefę. No on jest bardzo duży rozrzut. Początkowo to było właśnie osoby mniej więcej w moim wieku, ciutek starsze. Teraz to się troszeczkę bardziej rozłożyło, właściwie każda grupa wiekowa. Nie ma osób, mało jest osób tych najmłodszych. Ale to też jeszcze jedna rzecz. YouTube w tym roku, właśnie w zeszłym roku 2020, kazał mi określić, czy ten program jest przeznaczony dla dzieci. Przez chwilę się zastanawiałem, bo w sumie nie mam tu żadnych treści, których dzieci nie mogłyby oglądać, no ale spojrzałem na wiek oglądających i stwierdziłem, że tak, uznajemy, Ptasia Strefa jest ewidentnie programem dla osób dorosłych, pełnoletnich, natomiast nie ma żadnego problemu, żeby go oglądali młodzi widzowie. Czyli wiele dzieci mnie ogląda, osób w wieku 60, kanał Ptasia Strefa po 6 latach subskrybowało około 6 tysięcy osób. Teraz, dzisiaj, wczoraj kanał subskrybuje 21 tysięcy, czyli wzrost 15 tysięcy i to się nie wzięło znikąd. Pierwsza rzecz, w zeszłym roku zostałem zaproszony przez kanał Zielone Pogotowie, gdzie na ich kanale poopowiadałem troszeczkę o budkach i to stąd sporo z Państwa do mnie dotarło. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, które zawitały na Ptasią Strefę. Na rzecz, która mogła wpłynąć na to, że jest więcej subskrybentów, to sam chory rok, czyli pandemia. Trafiło na ten kanał, co też jest dosyć ciekawym zjawiskiem. W 2020 roku też zorganizowałem zrzutkę na sprzęt, który miał kanał rozwinąć. Było to przy okazji wyjazdu do Parku Narodowego Biebrzańskiego, żeby zrobić film i zobaczyć, jak wygląda to wszystko po pożarze, w momencie, kiedy już rośliny odrastają, jak to widać, czy z ptakami jest lepiej, czy gorzej. I to się udało zrobić. Wolę lustrzankę do filmów, pozwala mi filmować ptaki z bardzo dużej odległości. Zdjęć nie sprzedaję, nie handluję, nie uważam się za jakiegoś wielkiego fotografa przyrody. Po prostu chcę mieć swój materiał po to, żeby można go było wykorzystać i nie musieć się martwić o prawa autorskie. Wiele osób się o to nie martwi, no ale ja chcę kanał robić porządnie, więc staram się mieć przede wszystkim swój własny materiał albo taki, na który dostałem od kogoś zgodę. Oczywiście do tego sprzętu dokupiłem jeszcze statyw i sporo różnych akcesoriów. Tak czy siak zrzutka bardzo udana, dzięki Wam ten kanał ma się jak rozwijać. Kamera, którą się teraz filmuję, nie jest ze zrzutki, tylko dostałem ją w prezencie od zaprzyjaźnionej firmy i też się bardzo cieszę, że ją mam, bo wreszcie mam kamerę sportową, gdzie mam podgląd, gdzie jest dobra stabilizacja, czyli już nie będziesz cię aż tak narzekać, bo przecież wiecie, że ja lubię łazić i filmować siebie gadając. Tu jest dobra stabilizacja i to jest sprzęt, który właśnie był mi potrzebny, jest wręcz dla mnie stworzony, więc bardzo serdecznie dziękuję za to. Z pewnością były mi tak zwane filmy na zlecenie, czyli zrobiłem filmy. Niestety zasługa pandemii, dlatego że organizacje, które miały jakieś